Sklep był pełen ludzi, zgiełk. Jednakże jeden typ muzyki grany na płytach wówczas bardzo mnie zafascynował. Był to amerykański jazz, który był wówczas mi zupełnie obcy. Nie znałem ogromnych wartości tej muzyki, tego bogactwa synkopowania, tego bogactwa harmonicznego i orkiestralnego. Panna Lucia, która tam pracowała jako sklepowa, zapakowała mi 10 płyt. Oczywiście rezultatem tego był wspaniały plakat dla pana Templa, a dla mnie rezultat był nieco smutniejszy, bo mnie moja mama wyrzuciła z domu z tymi płytami. Niemniej o tej chwili już byłem zarażony tym i zacząłem próbować moich zdolności w kierunku jazzu. Ja słów nie pamiętam, ale naprawdę postaram się zaśpiewać to samą melodię, po mojemu. La pam bam na 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 nim ba bam bam ba pa ba dum bo ben be be bum ba bu bum ba pam ba re dum pam ba dum bo pam ba bum ba bum do do di do do di do tan da rim bam ba du pam me du bam 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 do do le na 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 di lum ba pam ba ba ma ba ba pam ba ne pam 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 din it pa pa di do do di do bo pam be dim bo bom be do be dum bo bom bo be dum bom bam 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 be be dum bo bom bam 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 di dum ba bam 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 bim bum ma. Przychodzi premiera i teraz ten mój słynny New York Times jest klapą. Klapą w teatrze, klapą w sprzedaży nut, klapą w sprzedaży płyt. Ale już znałem Własta, już znałem Gebetnera, już znałem wartość utworu. Od tej pory poszło już łatwo. Otworzyli Teatr Morskie Oko i w pierwszym programie był mój prawdziwy pierwszy przebój. To było Zatańczmy Tango. Miałem dużo pomocy ze strony niektórych aktorów, w szczególności Eugeniusza Boda, który był moim osobistym przyjacielem i który potrafił usiąść przy fortepianie i po prostu pompować we mnie natchnienie. Przypominam sobie dokładnie, to było, gdy po przeczytaniu scenariusza filmu Piętro Wyżej doszedłem do miejsca, gdzie Bodo jako speaker radiowi miał zapowiedzieć program na następny dzień. Halo, halo, nadajemy program na dzień jutrzejszy. Godzina 6, gimnastyka poranna. Godzina 6:30, audycja żołnierska. Godzina 7 i w tym miejscu, według scenariusza, on sobie przypomniał, że się umówił na 9 ze swoją ukochaną. Wyczułem, że to jest idealne miejsce na rozpoczęcie piosenki. Niesłychaną przyjemność mi sprawiło ostatnio, gdy słyszałem przysłane mi nowe nagrania starych moich utworów w nowej interpretacji. Mam na myśli takie piosenki jak Zakochany złodziej, Umówiłem się na 9, Zimny drań, które kiedyś były śpiewane przez Dymszę, Bodo i innych, a obecnie słyszałem to w interpretacji Foga, Kurtycza, Przybylskiej i doskonałych zespołów instrumentalnych. Muszę im wszystkim serdecznie pogratulować. Dość często mi się zdarza przebywać w towarzystwie tutejszej Polonii i proszą wówczas mnie o granie starych utworów. I oczywiście największym powodzeniem cieszą się stare, dawne, sentymentalne utwory jak Umówiłem się na 9 i utwory o charakterze lwowskim jak Tylko we Lwowie z filmu Będzie lepiej. Piosenki te zawsze wywołują ten sam efekt. Łzy i burze oklasków. Prawdziwy, głęboki sentyment.